Dzień dobry. Dzisiaj nadszedł czas, żeby porozmawiać o wielkiej zmianie. Tu już były dwa materiały, ale teraz chciałbym ująć to w innej stronie, mianowicie od samego początku. Czym jest nieprzejawienie, które przejawia wszystkie formy, którymi jesteśmy, które widzisz, postrzegasz, którymi myślisz, które zaludniają czy tam wypełniają twoją wyobraźnię. Czym jest nieprzejawienie? To jest coś, co stwarza wszystko, co widać, wszystko, co jest. To jest nieprzejawienie. To jest tło wszystkich zdarzeń, wszystkich zjawisk, wszystkich manifestacji, materializacji, wszystkiego, co możesz obserwować, przeżywać i doświadczać. Jak to się dzieje? Pierwszą manifestacją nieprzejawienia jest białe światło. To jest najwyższa forma energii, świadomości, do której my ludzie możemy dotrzeć poprzez praktyki właśnie związane ze świadomością, samą świadomością. Mniejsza o nazwę, wiecie o czym mówię. Myślacie się. Z naszego ludzkiego doświadczenia białe światło jest, no może nie najwyższą, ale najwyższą formą doświadczania świadomości kreacji. Możesz przejść przez białe światło, ale wtedy wchodzisz w nieprzejawienie i wówczas już nie chcesz wracać. No bo wiesz, że jesteś wszystkim. Calutka identyfikacja z formą, którą jesteś, z tą manifestacją, którą doświadczasz tutaj, traci kompletny sens, bo wiesz, że możesz być wszystkim. Następnym razem możesz być mrówką, albo orłem, albo galaktyką, jakąś inną. Czyli planety. Nie ma znaczenia. To wszystko jest w tle nieprzejawienia. Zobacz, jaka to jest wysoka energia, niewyobrażalna dla nas ludzi, która jest świadoma wszystkiego, co można zobaczyć, wszystkiego, co widzisz, wszystkich form przejawionych, wszystkich wszechświatów, galaktyk, każdego atomu, każdej istoty, którą możesz dotknąć, spotkać, pomyśleć o niej, porozmawiać z nią. To wszystko jest tym wszystkim. Jakie to jest doświadczenie, jaki to jest pakiet informacyjny. Coś, co jest każdą formą, przejawia każdą formę. I to się dzieje na bieżąco. I ty doświadczasz tego dzień w dzień na bieżąco. W jaki sposób? Jednocześnie tworzysz to, swoje własne doświadczenie i jednocześnie jesteś świadkiem tego. To jest paradoks, w którym łatwo się pogubić i trudno się odnaleźć. Ty tworzysz to, co doświadczasz, to, co przeżywasz, to, co myślisz, to, co sobie wyobrażasz. I jednocześnie doświadczasz skutków tej kreacji. I teraz znajdź balans pomiędzy tym, który wymyśla swoje życie, swoje doświadczenie, a samym tym doświadczeniem. Kiedy i ty jesteś i tym, i tym. To jest, dlatego właśnie mówię, chcę wam przybliżyć, bo czasy są takie, że coraz więcej osób to rozumie, coraz więcej osób doświadcza tego. Spotykam coraz więcej osób bardzo empatycznych, wręcz jasnowidzących, kiedy dajmy na to kogoś, ma jakąś rozterkę i rozmawiamy o tym. Ja nagle widzę, że pierwsze słowo powiedziałem, a już wie wszystko. Po prostu złapał to. Pakiet informacyjny, telepatyczny po prostu. I on sobie to rozpakowuje po swojemu. Tak? Czasy są bardzo energetyczne. Te zdolności rozwijają się w nas. Oczywiście trzeba sobie na to pozwolić. Trzeba się po prostu nad tym pochylić. No ale to mówione już było. I teraz. Nieprzejawienie to jest coś z naszego punktu widzenia. To jest absolutna doskonałość. Nie ma języku ludzkim słów na opisanie tego, ale jakbyście tak troszkę wyobraźni, zbudowali sobie taki obraz czystej samoświadomości, która jest niczym. Nie jest przejawiona, nie ma żadnej formy. Żadnej wymyślonej przez kogoś buteleczki. Bardzo fajne. Ktoś musiał w to wysiłek włożyć. Czyli jest czystą potencjalnością. Czymś, co jest absolutnie doskonałe, ma najwyższą formę energetyczną.
No my możemy to opisać jako miłość, ekstaza, eksplozja radości, czysta potencjalność, która może być czym chce. W związku z tym staje się czym chce. I my to widzimy, my tego doświadczamy, jesteśmy zagubieni w tym, bo nam się wydaje, że my jesteśmy tym facetem dajonatu, tak? Czyli kimś innym. Zwierzęta tego nie mają, one nie mają identyfikacji. On po prostu jest tu i teraz, jak jest głodny, to szuka pożywienia, jak chce mu się spać, to śpi, on się nie zastanawia, kim jest. Bo on dobrze wie, kim jest, on to czuje, on po prostu jest. My to zgubiliśmy. Nie ma nas. Jest myślenie cudzymi programami o naszym życiu. Podążanie za cudzymi normami, za autorytetami, za strachem, który jest nam sprzedawany i tak dalej, i tak dalej. To jesteśmy niewolnikami własnego umysłu tak naprawdę, własnego sposobu myślenia. I teraz ta samoświadomość nieprzejawiona, niedotykalna, jak niektórzy mówią, nienamacalna, ale która jest, ma tożsamość, czyli jest i wie, że jest. Ale w tej doskonałości nic się nie dzieje. Tam jest bezruch. W związku z tym to coś, ta jedna osoba, która jest wszystkim, czego doświadczasz, co widzisz, co myślisz, wprawia się w ruch poprzez stworzenie jakości, które tańczą ruch przejawienia. Białe światło to są pierwsze trzy jakości. Jakość powietrzna, czyli męska, czysty ruch. Można powiedzieć myśli, idee, pomysły, koncepcje. Ogień, czyli po prostu czysta męskość, coś, co jest ekspansywne, twórcze, też destruktywne w niektórych aspektach. I woda. Czyli białe światło to jest taki amalgamat wysokoenergetyczny ruchu, ognia i płynności. Taka, niektórzy to plazmą nazywają, bo to jest bardzo wysokoenergetyczna rzecz, z której możesz ulepić, co chcesz. Nieprzejawienie z tego lepi właśnie to, co przeżywasz przez swoje lat życia. Co kot przeżywa przez swoich kilkanaście lat życia, co ptaszek przeżywa przez kilka swoich lat życia. To jest wszystko to samo, to się niczym nie różni. Tylko po prostu jest inna jakość doświadczenia, tak? Zbierz teraz sobie doświadczenie jakiejś tam jaszczureczki, doświadczenie węża, wieloryba, rybki, paru miliardów ludzi, iluż tam bilionów kotów, psów, mrówek i wyobraź sobie, że to jest jedna osoba. Jakie jest jej doświadczenie? Jaka jest jej świadomość, która chce doświadczyć tego doświadczenia? To jest coś poza ludzkim pojęciem, poza ludzkim światem. Ale teraz są takie czasy, że ten nasz ludzki świat podlega dużym przeobrażeniom i dobrze rozważać te kwestie. Przecież, Boże, nie musisz się zgadzać z tym. Ja mówię po prostu swoją prawdę, tak? Tak jak ja to widzę, tak jak ja to przeżywam. Tak? I teraz wracając do białego światła. Masz trzy jakości pulsujące ruchem, ogniem i płynnością. Powietrze, ogień, woda. I z tego poprzez intencje przejawienia tu będę żabką, tu będę galaktyką, tu będę nowym słońcem, tu będę nowym człowiekiem. Powstaje przejawienie. Najpierw na poziomie przyczynowym, czyli to przejawienie przyobleka się w ideę, jak stać się tym ptaszkiem. I tu się zaczyna żywioł ziemi. Całe przejawienie jest żeńskie, ziemskie i inne. Wszystko, co widzisz, wszystko, co myślisz, wszystko, co dotykasz, ma przeważający aspekt żeński, ponieważ przeważający aspekt wodny, powietrzny, męski, żeński, wodny, męski, powietrzny i ognisty, one zasilają tą materializację, ale wszystko, co jest materialne lub niematerialne, ale ma formę, idea ma formę, jest niematerialna. Jakaś koncepcja ma formę, jakiś pomysł, projekt ma formę, ale nie jest materialny, ale jest już żeński, bo już jest, już przyciąga energię, już przyciąga energię potrzebną do zmaterializowania się. Oczywiście doskonale to pokazuje I Ching. W
pierwszy heksagram, 6 ciągłych linii, całkowita męskość. 100% intencji przejawienia. Niech i stanie się światło. I staje się światło, będące trzema żywiołami. I te trzy żywioły poprzez ruch między sobą wytwarzają manifestację, czyli żywioł ziemski. Po czym one biorą udział w tym. Masz drugi heksagram, czyli pełną kreację. 100% żeńskości, 100% yin, 6 przerywanych linii, czysta kobiecość. I to jest symbol całej manifestacji. Po czym to wszystko wprawia się w ruch przez kolejnych 62 heksagramy w różne kombinacje. Dwie ciągłe, dwie przerywane, czyli dwie męskie, dwie żeńskie i powiedzmy jeszcze jedna męska, jeszcze jedna żeńska. I tak, i tak do 64. Kiedy to wraca, tak? No bo każda forma wraca do autora. No bo to jest tylko, forma jest po to, żeby doświadczyć, jak to jest być tygrysem. Jak to jest być koziołkiem zjedzonym przez tygrysa. To jest tylko doświadczenie. My jesteśmy ugrzęźnięci w świecie ocen, jaki okrutny ten tygrys zjadł tego koziołka. Ale on do tego został zaprojektowany, żeby tego doświadczyć. A koziołek został zaprojektowany do tego, żeby uciekać i się bronić. Pożywiać się trawką, liściami i nie dać się złapać. No tak się złożyło, że się dał złapać. Jakie my mamy prawo oceniać to? To jest natura, tak? A ty święty jesteś? Co, jak pożerasz siemię lniane, to co? Kilkaset nasionek skończyło w inny sposób, niż zostało zaprojektowane przez roślinę lną. One zostały zaprojektowane po to, żeby wiatr je wysiał, żeby rósł nowy len, a nie żebyś tu zrobił sobie szejka i jaki zdrowy len. Nie jesteś święty, bierzesz udział w łańcuchu pokarmowym, w każdy sposób. Także to są te aspekty. No tutaj długo można o tym mówić, ale tu nie ma co długich materiałów robić. Przepraszam, alergia. Każda forma dobiega kiedyś końca, ponieważ jest formą doświadczenia pewnych jakości właśnie, tańcu jakości. Jeżeli wszystko jest, całe przejawienie jest żeńskie, czyli można powiedzieć w ujęciu niektórych fizyków nuklearnych grawitacyjne, no bo musi się pożywiać, tak? Czyli musi ciągnąć doświadczenia, myśli, pomysły, pożywienie, energię, brać udział w tańcu kreacji, w którym są zaangażowane wszystkie cztery żywioły. Dobrze, powiesz mi, co ten facet gada, że całe przejawienie jest żeńskie. W każdym facecie jest żeńskość, bo on jest widoczny, ale jest w nim przeważający taniec pierwiastka męskiego, no bo on ma taką energię, powietrznego, bo ma jakieś pomysły i wodnego, bo też coś czuje, tak? Też emocjonalnie wpływa na innych. Każda kobieta jest w przeważającym aspekcie żeńska, bo jest przejawiona, ale ma aspekt męski, ma aspekt powietrzny, też męski, ma aspekt wodny, też żeński. I to jest taniec. To doskonale widać w Yichingu. To jest bardzo dobre. No, bardzo dobra metoda do studiowania jakości, ich drogi przejawienia, ich rodzaju doświadczenia, rodzaju przejścia przez własny cień. Przez własny dar, każda bramka Yichinga, każdy numer, ta bramka ma zupełnie inny, czy inny. Inny aspekt cienia, inny aspekt doświadczenia, przejście przez doświadczenie, żeby doświadczyć daru, który odkrywasz po przejściu przez pewnego rodzaju cień, czyli przez konieczne doświadczenie dla zdobycia kompetencji w gruncie rzeczy. Po czym rozwinięciem daru jest Sidi, czyli można powiedzieć urzeczywistnienie, tak? I wtedy ten heksagram zbiera wszystkie doświadczenia potrzebne źródłu, czyli nieprzejawieniu. Po to go stworzył, tak? Każda forma ma swój początek, przechodzi przez swój cień, następnie dojrzewa, odkrywa w sobie dar, który nie dostaje znikąd. Ona po prostu ma w projekcie, design, ma ten dar, przykryty cieniem i ona go odkrywa w sobie i rozkwitnięcie tego daru staje się jej urzeczywistnieniem, jej
częścią wpływu na świadomość zbiorową, na społeczność, której jest, ma coś do zaoferowania. Bo ma jakiś talent, ma jakiś dar. I o to tu chodzi. To doskonale też widać oprócz czingów tradycyjnej śródziemnomorskiej astrologii, bardzo stara nauka, no, wiele tysięcy lat. Pamiętacie, koniec XV wieku, pierwszy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tam była wykładana astrologia. Potem dopiero formy medycyny, anatomia i tak dalej. Nie? Ale astrologia była, to jest królowa nauk, to jest najstarsza nauka. To są tysiące lat doświadczeń ludzi, którzy obserwowali wpływ obiektów dużo większych od człowieka na społeczeństwa. No wiadomo, wszyscy wiedzą, zaćmienia słońca. Astrolog to przewiduje, a władca straszy. Nie będziecie płacić podatków, to słońce się zgaśnie i umrzecie z głodu. No i za chwilę zaćmienie słońca i wszyscy, on wiedział o tym. No to płacimy, pracujemy, danina, mężczyzna. No to jest przewidywanie ruchów masowych. To, co mamy od 2,5 roku, doświadczamy tego. No ale to już wiecie o czym mówię. Ktoś wiedział, kiedy może takie rzeczy zrobić. A kiedy będzie musiał to skończyć, bo już przegnie linię zdrowego rozsądku i linię absurdu. I w horoskopie doskonale to widzisz, masz podział 12 sektorów na żeńskie, męskie, czyli tak. Ziemskie mają charakter. Nie, tam jest to jest lepiej zrobione, bo to jest podział na sektory stałe, czyli no powiedzmy niezmienne, zachowawcze, kardynalne, czyli wprowadzające zmiany, inicjujące i powietrzne, czyli bardziej w ideach pogrążone, w ruchu, zainteresowane, żebyś coś działo. I ogniste, które inicjują, są odzwierciedleniem energii Marsa, Słońca, Jowisza, ognistej energii. Każdy z nich inaczej się manifestuje, inny potencjał ma, ponieważ nałożone są na to też jakości. Tak? Nie każdy, na przykład jest znak stały, który jest typu byk, który ma charakter żeński. To jest żeńska odsłona Wenus. Natomiast lew też jest stały, ale ma patrona Słońce, czyli ogień. Czyli masz pomieszanie jakości stałych, zmiennych, kardynalnych i ognistych z jakościami żeńskimi, męskimi, czyli powietrznymi, męskimi, powietrznymi, ognistymi, ziemskimi i wodnymi. I to jest te 12 różnych sektorów, przez które każdy z nas przechodzi, które każdy z nas ma mocniej lub słabiej obstawione. Wiecie, no to jest wiedza ludzi, którzy przez wieki dociekali, starali się zrozumieć otaczającą rzeczywistość, też przewidzieć ją, dawać sobie radę w środowisku, tak? I stworzyli pewnego typu sposoby opisu zjawisk, typu Chińczycy i ci Hindusi, no w zasadzie to byli nasi przodkowie, no ale powiedzmy ci, nasi przodkowie zostawili to Hindusom. Astrologia wedyjska, 25 lat, tysięcy obserwacji. I astrologia śródziemnomorska, też tysiące lat obserwacji. Od czasów Babilonu, 8 tysięcy lat temu, Egipt, Grecja, Rzym, zachodnia i wschodnia Europa. Z tym, że to wszystko to jest tak naprawdę bezradność człowieka, który uważając się za coś oddzielnego od całości doświadczenia, próbuje sobie poradzić z tym na różne sposoby. Joga jest jednym z rodzajów tego radzenia sobie. Modlitwa chrześcijańska, tak? Buddyzm, zen, medytacja zen. To są pewnego typu sposoby, ścieżki wyjścia poza doświadczenie uwikłania, tak? Po to, żeby zbliżyć się swoją świadomością do kreacji, do nieprzejawienia, czyli do białego światła, w którym
uzdrowienie duchowe, którego pierwszym nauczycielem, twórcą był, twórcą, odkrywcą, Jezus Chrystus, tak? Zdrawiał duchowo, wskrzeszał, przemieniał jedno w drugie. Chorych leczył, tak? On miał dostęp, widział ich w białym świetle, postrzegał ich w białym świetle. Jak oni byli gotowi, to się odmieniali, przyjmowali to, czym i tak są, ale zagubili to, rozchorowali się, tak dalej, tak dalej. No i przed, za białym światłem masz czyste nieprzejawienie, gdzie jak wejdziesz świadomością, to jeżeli już wiesz, że jesteś wszystkim, to nie musisz wracać do formy, która jest jedną z nieskończonej ilości form, tak? I tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję. I trzymam kciuki w tym takim pięknym, gorącym i twórczym okresie. Wszystkiego dobrego.